Ależe Morawiecki i wstyd, jak możecie, Marek Józefek Greenpeace Polska? Trzeba sprawę stawiać jasno. Jeśli ktoś nam przynosi wstyd, to trzeba tak mówić. Jeśli ktoś dzisiaj hamuje ochronę klimatu i jest to nasz premier, to niestety dumy to nam nie przynosi. Ja czuję wstyd, jak premier mojego kraju coś takiego robi, i wyraziliśmy to jasno. Którą swoją decyzją ten wstyd sobie przyniósł, czy panu przyniósł? To znaczy, w, w ubiegłym tygodniu mieliśmy szczyt unijny w Brukseli, na którym rozmawiano z jednej strony o podziale stanowisk. Mhm. I to zajęło tak. znakomitą większość czasu politykom. No i nie starczyło im czasu na to, żeby uzgodnić sprawy naszej bezpiecznej przyszłości, to znaczy ochrony klimatu. Mhm. Premier storpedował ustawienie nowego celu klimatycznego dla Unii Europejskiej na 2050 rok. Unia, no znakomita większość krajów zgodziła się na to, żeby... Ten cel na 2050 się nazywał neutralność klimatyczna, co to znaczy, że emitujemy tylko tyle, co, w stanie, co jest w stanie wchłonąć środowisko naturalne. Ale w Polsce to nie wiem, nie chcę go bronić, nie chcę być jego rzecznikiem. Zastanawiam się, na ile dzisiaj widząc realnie jak wygląda sytuacja energetyczna Polski i bylibyśmy w stanie tego dotrzymać. Znaczy to jest konieczność. Znaczy, mm. Jeśli tego nie zrobimy, no to po prostu godzimy się na to, że w Polsce będziemy mieć ogromne susze, problemy z wodą, problemy też takie globalne, to znaczy, świat, w którym przekraczamy temperaturę o jakby zwiększamy temperaturę o 3 stopnie, a teraz zmierzamy w tym kierunku, to jest świat masowych migracji klimatycznych, świat o wodę mhm. świat zdestabilizowany i w zasadzie koniec świata, jaki znamy. To jest, naukowcy nam mówią to wyraźnie, nie ma drugiej szansy. Mhm. My musimy działać tu i teraz. I teraz w ubiegłym roku Polska pod rządami Morawieckiego zwiększyła emisję CO2 o 3,5% ze spalania paliw kopalnych, jeśli tak dalej będziemy iść w tym kierunku, to w ciągu 20 lat, w ogóle na znaczy nie ma w ogóle mowy o tym, że my zmniejszymy emisję. My podwoimy emisję. Więc rzeczywiście sytuacja jest trudna i to powinien być taki sygnał do pobudki, bo dzisiaj premier Mowiecki śpi w tej sprawie i mamy dalej zablokowany rozwój odnawialnych źródeł energii. Dalej nasz minister energii chce budować w swoim mateczniku wyborczym kolejną elektrownię na węgiel. Nikt w Europie już tego nie robi. Więc no, po prostu nasi politycy są w jakimś letargu i myślą, że wszystko jest tak, jak było, a nie mamy sytuacji kryzysu klimatycznego. Z drugiej strony, innym wyjściem byłoby dla nich trudnym, ale powiedzieć Śląskowi: Słuchajcie, dzisiaj na przykład decydujemy, że w 2030 roku nie ma tu ani jednej kopalni. Robimy zagłębie rury tylko w Katowicach. To do tego trzeba odwagi. Do tego trzeba odwagi, ale też nie muszą wcale mówić tego, że nie będzie żadnej kopalni, bo część kopalni będzie potrzebna. I to trzeba mm. mówić otwarcie. To znaczy, mamy węgiel energetyczny mm. i węgiel. Do węgiel koksujący i ten węgiel, produkowany, przechodzi przez JSW, Jastrzębską Spółkę Węglową, będzie potrzebny, bo on jest potrzebny do produkcji stali. W hutach i, e, w, i nikt jeszcze na, na świecie nie wymyślił, jak to zrobić bez tego węgla, więc jakby część kopalni i tak będzie potrzebna. Mm. Mówimy o tych kopalniach na węgiel energetyczny, więc choćby e, bełchatów, tak węgiel mm. brunatny i węgiel węgiel kamienny. I rzeczywiście trzeba by powiedzieć ludziom jasno, jaka jest wizja, mm. jakie będą zmiany, jak, e, e, jak rząd będzie stymulował rozwój tych regionów, żeby mogły na nowo się wymyślić e, od nowa. Ja akurat pochodzę z, z tych regionów i o czym mówię, naprawdę taka decyzja jest bardzo potrzebna, bo dzisiaj często jest tak, że politycy mówią, nie będzie zamykanie kopalń, nie będzie zamykanie kopalń i nagle przychodzi decyzja mm. i za pół roku jest zamykane kopalnie. To jest naprawdę sytuacja najgorsza. Beata Szydło dzisiaj ją cytowaliśmy, która mówi, że według niej to to się da pogodzić. Można sprawić, że klimat się nie zmienia, że temperatura globalnie nie rośnie, a węgiel wciąż jest wydobywany i spalany. Znaczy nie, no to jest bzdura. Znaczy to też trzeba mówić jasno. Nie ma możliwości spalania węgla w elektrowni czy w elektrociepłowni, mm -hmm i y, y, nie emitowania dwutlenku węgla. Wymyśliliśmy wiele technologii, które na przykład powodują, że spalanie jest czystsze, to znaczy mm. mniej szkodzi naszemu zdrowiu. Natomiast dwutlenku węgla nie umiemy wychwytywać. Nawet y, polska spółka PG, tak? właśnie ta, której właścicielem jest, która jest właścicielem elektrowni w Bełchatowie, gdzie wyświetliliśmy twarz premiera Morawieckiego, prowadziła takie badania. To znaczy miała taki projekt mm. badawczy, pilotażowy i kilka lat temu go zarzuciła. No, więc y, to pokazuje że czy... Znaczy y, y, wysokie koszty, niepewne efekty mhm. i po prostu zbyt małe. Znaczy to, to po prostu się zupełnie nie opłaca. Dlatego dzisiaj naukowcy na całym świecie mówią, jeśli chcemy ratować klimat musimy od węgla odchodzić, nie ma jakiejś drogi pośredniej. Ale z drugiej strony to jest tak, za całą emisję CO2 trzeba płacić, prawda? I my, jeżeli my... Ale to płacą elektrownie polskiemu państwu. No tak, ale, my, ale można też handlować sobie, prawda? Limitami, y -y -y. globalnie. To jeżeli my jesteśmy tymi, którzy coraz więcej y emitują, to będziemy płacić za to w perspektywie coraz więcej? Znaczy to, za to płacą spółki energetyczne y -y -y. i dzisiaj na przykład dlatego taka spółka jak Tauron, czyli y -y -y. druga największa polska spółka, no mówi, no nie, my jesteśmy pod ścianą, my musimy się Dekarbonizować, czyli mhm. musimy zacząć odchodzić od węgla, bo politycy nas doprowadzili do tego stanu, że stoimy na krawędzi. Ja tak, I rzeczywiście, finansowo, tak. Po prostu się im nie spina. I w, trzeba powiedzieć, że w ten, ten zaułek, w którym jest polska energetyka dzisiaj, to nie jest tak, że. To się stało nagle i y, wszyscy się obudzili y, y, w, y, w tej ciężkiej sytuacji. To jest wina polityków. Oni wiedzieli od wielu, wielu lat, jaka jest polityka klimatyczna, jakie będą tego konsekwencje i mimo to szli w zaparte, wiedzieli, że no, może w, w mojej kadencji e, to, to, to się nie zaboli. Zastanawiam się właśnie też, na ile w tym wszystkim jest polityki, na ile jest merytoryki, bo wy jako Greenpeace y zawsze pokazujecie, to, staracie się, pokazujecie, tak to argumentujecie, że to jest wiedza i wy robicie różne akcje, żeby ludziom otworzyć oczy. Po drugiej stronie macie najczęściej polityków albo organizacje, albo koncerny, y które robią swoje i zastanawiam się, jakby ważyć rację, to y, po jednej stronie jest merytoryka, a po drugiej polityka, czy i tu, i tu jest trochę polityki. W, my nie, czy w, Może tak, w, za tym, co robimy, hmm. stoją silne racje naukowe. To znaczy, wiemy, że jeśli świat się ociepli e, w tym scenariuszu, w którym teraz podążamy, hmm. to naprawdę e, świat, który znamy, przestanie istnieć. Hmm. I e, to jest trudna rzecz do zinternalizowania, ale musimy się przestawić na to myślenie, że dzisiaj politycy nas pchają ku, e, e, ku katastrofie. A ich nie stać na zmianę myślenia? Ich nie stać czy, na to, żeby powiedzieć ludziom, którzy do tej pory żyją tak, jak żyją, że będą musieli inaczej? W czy czym jest po problem? Po Problem jest taki, że e, zmiana jest kosztowna, mhm. e, ale oczywiście ona i tak jest, e, ona, e, w, ona po prostu, oni wolą wydać te pieniądze gdzie indziej. Mhm. E, w, poza tym, my mamy problem z myśleniem takim systemowym, długofalowym mhm. w Polsce. I to jest to, czego, to, jest to na czym, przez co kuleje polska energetyka. To jest, to jest przemysł, który wymaga wielomiliardowych mhm. e, inwestycji. To jest, to jest też taki sektor, który wymaga tego myślenia długofalowego, strategicznego i tego u nas brakuje. I teraz u nas się cały czas myśli: no, zróbmy to, zróbmy to, tu załatajmy, tu, mm -hmm. prawda, zaszpachlujmy. Tego się tak nie da robić. ale no bo też dzisiaj nawet rano o tym wspominaliśmy, trochę o doświadczeniach o w Czechach, zagłębia rury w Niemczech, że tak naprawdę zamknąć kopalnię teoretycznie można by z dnia na dzień. Problem polega na tym, że to są setki, czasem tysiące ludzi, których trzeba w odpowiednim wieku już mm -hmm. też z jakimś doświadczeniem, z jakimś sposobem być i życia, tak. mówimy o całych miastach, całych społecznościach, i na wygaszenie tego potrzeba czasu zdecydowanie innego. Dokładnie tak. My to mówimy otwarcie. My potrzebujemy sprawiedliwej transformacji, tylko nie można takiej, stawiać takiego y, równania albo górnicy, mm. albo społeczeństwo. Dobrze. Nie. Musimy po prostu się zaopiekować mm -hmm. o, o górników, o miasta górnicze, ale też no, doprowadzić do zmian, które po prostu spowodują, że nasz świat nie runie. Mm -hmm. y, I w, teraz y, to, co mówił premier Morawiecki, że no, to nie stać nas. Na to teraz pytanie tak, po pierwsze, ile jest warte życie ludzkie, mhm. i, czy na, i jakby ile sobie jesteśmy w stanie zapłacić, żeby je ratować. No oczywiście życie ludzkie jest bezcenne. Druga sprawa, tak naprawdę dzisiaj to trwanie przy węglu nas coraz więcej kosztuje. Mhm. Mamy rosnący lawinowo import węgla. Do jednego miejsca w górnictwie dopłacamy około 100 tysięcy złotych rocznie, my wszyscy. Mhm. Trzecia sprawa jest taka wreszcie, że no, mamy rosnące ceny energii. No dzisiaj inwestując w odnawialne źródła obniżymy koszty wytwarzania energii w Polsce. Mhm. Już doszliśmy do takiej sytuacji. Więc to wcale nie jest tak, że ten rachunek ekonomiczny jest przeciwko nam. Jest akurat dobry moment do inwestowania w zieloną technologię, tylko trzeba zacząć to robić. Nasz rząd tego niestety nie, nie robi. Ile to, coś, co było widać choćby przy okazji wyborów europejskich w Niemczech, gdzie zieloni mówiący o zmianach klimatu dostali jakieś duże zaufanie społeczne, na ile ta świadomość ludzi, że to jest moment, Wam jako Greenpeace'owi pomaga w Waszych różnych akcjach. Ja byłem zaskoczony. Mhm. Ja w ubiegłym roku brałem udział w akcji w, na elektrowni w Bełchatowie mhm. przed szczytem klimatycznym w, w Katowicach. Gdzie Andrzej Duda powiedział, że w ogóle dajcie tak, spokój? Tak. Gdzie Andrzej węglem, Duda powiedział o 200 latach węgla tak. i został kompletnie wyśmiany. Znaczy odpowiedź nawet ze środowiska górniczego mhm. była taka, no nie, wszyscy sobie zdają mhm. sprawę, że nie będziemy za 200 tak. lat wydobywać węgla. W zasadzie zastanawiam się dzisiaj, czy to będzie za 10, 15 mhm. czy 20 lat. Bo nawet I to też pokazuje, jak się zmieniła w Polsce debata. Mhm. E, w rok temu myślę, że w Prawie i wszyscy myśleli, że będziemy trwać przy węglu do 2060 roku. Kilka dni temu słyszałem jednego z czołowych polityków, że no, może 2030 rok nie jest realny mhm. według niego, ale 2040 czy 45 już tak to pokazuje, jak mhm. ta debata się w Polsce już zmieniła. Mhm. Jeśli polityk PiSu mówi dzisiaj tak otwarcie, publicznie, to znaczy, że w jego świadomości jest tak naprawdę dużo wcześniejszy rok i to tak, już jest moment, o którym pytanie trzeba właśnie do mnie: Wy to wiecie, wy to robicie, wy to pokazujecie. Na ile społeczeństwo jest dzisiaj bardziej z wami, to znaczy z tymi, mm. którzy próbują pokazać yy, na różne sposoby stop. Tak. i ym, Świadomość społeczna się zdecydowanie zmieniła. 2017 rok był takim był taką rewolucją mm. społeczną w kwestii smogu, a 2018 rok był dla mnie rewolucją, jeśli chodzi o ochronę klimatu. Mm. To znaczy ta akcja w Bełchatowie odbiła się niesamowitym echem i to był efekt, na, to echo było bardzo mm. pozytywne. Ludzie byli z nami, ludzie zobaczyli, że to nie jest jakaś walka o zwierzątka czy w cudzysłowie proszę. Puszczę. jakąś tam puszczę, czy, czy cokolwiek, ludzie mogliby to wyśmiać, albo tylko ci, którzy się troszczą o środowisko byliby z nami. To jest tak naprawdę walka o klimat, to jest walka o nas, o ludzi. Bo planeta sobie jakoś poradzi, tak? Ona będzie trwała, tak, tak. tylko być może nie będzie to po prostu powiedzieć. dla nas dobre hmm. miejsce do życia. Bardzo dziękuję. Marek Józefek Greenpeace Polska, dzwone dranowiem. Bardzo dziękuję widzom także za dyskusję i te wszystkie komentarze, które w czasie naszej rozmowy były. I wcześniejsze nie tylko o ojcostwie też polecamy się jutro za pięć ósma i raz jeszcze przypomnę, bo to dla nas też jest nowe, miłe, jesteśmy przez całe wakacje. I lipiec i sierpień zawsze za pięć ósma. Do zobaczenia, do jutra.